Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk 2077. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. No i dzisiaj na początek zajmiemy się kontynuacją questa, którego musieliśmy odczekać chwilę. Oddzwoń do Rogue. Gdzie jest Johnny? Questik się oczywiście nazywa. Zobaczmy sobie nasz komunikator, który tutaj jest właśnie z Rogue. Wi, hasło Ebunika. Pamiętasz? Zdobyłam info na ten temat. Zadzwoń do mnie. Jasne, niedługo się odezwę. Ogarnę teraz co innego. Jasne, niedługo się odezwę. No i dzwonimy. Hej, Johnny też mi tak kiedyś powiedział, niedługo się odezwę. Zajęło mu to jedynie 50 lat. Nie no, u nas będzie troszeczkę łatwiej, ponieważ już wyciągamy telefonik i już się z tobą łączymy. Wi, już wiem o co chodzi z Ebuniką. Uruchomiłam moje kontakty, dawny znajomy kojarzył Graysona i trochę poszperał dla mnie. Sprawdził Ebunikę. To część doków kontrolowana przez Melstrom. Okej, a czemu te doki nazywają się Ebunikę? Bo zgaduję, że nie chodzi o zmarłego burmistrza. Źle zgadujesz. Jest tam stary kontenerowiec, nazwany tak na jego cześć. Znalazłaś Graysona? Naprawdę ma jakiś kontakt ze Smasherem? Padnij po mnie do Afterlife. Wszystko ci opowiem. Okej. No dobra, spotka się z Rogue w Afterlife, troszeczkę... Znaczy daleko w sumie nie jest. I szczerze mówiąc poszedłbym z buta, bo tu gdzieś jest plakat. A dobra, dołem. Znaczy plakat, graffiti. Kolejne do naszego questa. Chyba po drodze jest jeszcze jedno, czy mi się wydawało? No jest. Tylko nie będę chyba szedł tak jak mi każą, nie? No i dobra, przy okazji zrobiliśmy jeszcze dwa graffiti do naszego questa. O, to jest chyba to. Mamy 10 na 20, jeszcze dyszka została, ale to na spokojnie. Z biegiem czasu się na pewno to wykona. No a zajmijmy się teraz tym questem. Dzień dobry. Ej, taki kolor włosów jak ten ziomek, mógłbym sobie pierdolnął. Co o tym myślicie? No proszę, krokowice. Hej Wi, fajnie cię widzieć, co słychać? Dzięki, Claire. Nie ma sprawy. Zawołaj jak będziesz czegoś potrzebować. Nie mam dla niej informacji. Drobiazgi, o których jakoś zapomniałeś i powiedzieć wcześniej. Wi, poznaj Kryspina Weylanda. Pomaga nam. Będzie dobrze. Hej, Wi. Sam zawsze przynosi. Słyszałem, że polujecie na Smashera. Co nie, Sam? Gotowy? No, pogadamy w samochodzie. Skup się lepiej na robocie. Redakcją Weyland? Z tych Weylandów? Tak. Czyli słyszałeś o starym Andrew Boa. Każdy w tym mieście słyszał. To miłe. Ja nie mam takich aspiracji. Za to może pożyję dłużej niż ojciec. Idziemy? Dołączysz do nas? Ja już zrobiłem, co do mnie należało. Nie mów, że nie chciałbyś widzieć Smashera martwego. Chciałbym chętnie, tylko może nie z bliska. Skurwiel ma tendencję do wstawania z martwych. Aha, prawdziwi skurwiele tak mają. Jedźmy. Powodzenia! Hej Wi, fajnie cię widzieć, co słychać? Co, ona ma Alzheimera? Już przecież pytała. Będziesz jeszcze dzisiaj? Może, ale nie czekaj z kolacją. W czym dokładnie pomagał ci Weyland? Weyland upewnił się, że Grayson będzie w domu, kiedy po niego przyjdziemy. Czyli wiemy, gdzie go szukać. Mam coś dla ciebie. Przybierz. To kurtka Johnnego? Jesteś pewna, że nas nie pomylisz, jak zacznę ją nosić? Jestem pewna. To replika zrobiona na specjalne zamówienie. Oryginalna kurtka Johnnego pewnie rozpadła się lata temu. Dzięki. No, nareszcie będziesz jakoś wyglądać. Sztos. I lepsza niż ta, którą miałem. Co Johnny ci o mnie opowiadał? Bo rozumiem, że rozmawiacie cały czas. Że jesteś najlepsza. Że zawsze byłaś najlepsza. Najlepsza. Szkoda tylko, że to ma swoją cenę. Dziwne, że wcześniej nie trafiłaś na Smashera. Mówiło się o nim od czasu do czasu. Ale nie próbowałaś go dorwać. Słuchaj, Vi, to, że Johnny wrócił, dużo zmieniło, okej? Jasne. Dla mnie też, serio. Jesteś pewna, że się na to piszesz? A co, strach cię obleciał? Nie, ale nie chcę, żeby Johnny cię rozgrywał. Adam Smasher to raczej jego obsesja, nie twoja. Tak myślisz? Ja tylko próbuję grać fair. Wrócimy do tego później, może. Johnny się nie zrespawnował? Nie wtrącił żadnych swoich 3 groszy? Dalej nie pojedziemy. Może mamy dziś szczęście i zgarniemy Graysona i Smashera za jednym zamachem. Ten skurwiel musi gdzieś tu być. To jaki mamy plan? Weyland widział Graysona gdzieś tutaj, w dokach. Był z nim jeszcze ktoś. Smasher. Mam nadzieję. Najpierw musimy dostać się do datatermu Melstromów. Tam powinny być jakieś informacje o Smasherze. Dataterm jest tam, w głównym magazynie. Skąd wiesz, gdzie jest dataterm? Bo sama nagrałam im zakup. To Atena D3 z zewnętrzną bazą danych. Nie wiedziałem, że pracujesz z Melstromem. Mogę pracować z każdym, ale na moich warunkach. O, widzę, że jednak sporo mnie ominęło przez te 50 lat. Okej, możemy zaczynać. Gotowy? Musimy poczekać, aż się ściemni. Za dużo ludzi się tu kręci. I co będziemy robić do tego czasu? Obserwować teren. Okej, lepiej nie będzie. Melstrom patroluje doki. Będziesz mnie osłaniać. No, idziemy. Jest spięta. Mam pomysł. Osłaniaj ją w razie czego. Czekaj moment i chodź za mną. No spokojnie, 55551C, cyk. Zrobione. W tamtym miejscu? Tak. Nie, nikt nam nie otworzysz? Przeszkadzał. Okej. Okay. Teraz ostrożnie. Wyłącza wszystkie kamery, koszt punktów pamięci. Dobra, 7A, BD, BD. Moment, bo muszę wymyślić, jak to zrobić, żeby się nie zajebać w tym. Widzisz ich? Dobra, kamery wyłączone. Musimy się przekraść do data termo. Cyk. BD 5-5 1C, tu i tu. Mam nadzieję, że oni ciebie nie wykrywają. Pieprzony wszczep. Sprawdź, czy jest tam coś, co może nam się przydać. Ja przypilnuję drzwi. Ona dobrze wie, gdzie go szukać. Odwleka to. Mówiłem ci. Rogue dalej się boi tego skurwiela. Wiedziałem tym debilom, że ukrywają się na pokładzie kontenerowca. Okej, chodźmy to sprawdzić. To tam, na prawo. Przeżyliśmy sobie wszystko po kolei. Ja pierdolę, a ty skurwysynie skąd się tu wziąłeś? Nie, kurwa! To jest Ebunika. Nie wygląda za dobrze. W środku spodoba ci się jeszcze mniej. Idziemy. Dobrze, że oni jej nie widzą. Jakoś trudno mi uwierzyć, że mamy linę w takim miejscu. A co, myślałeś, że Smasher będzie się reklamował? Oczywiście przebiegła mu przed mordą. Cześć, Johnny. Musimy przeszukać pokład. Okej. Dlaczego to właściwie robisz? Chcę wyrównać rachunki. Pomścić Johnnego? To też. O, ciekawe. No to już wiem, kto zrobił ten skok na Kang Tao miesiąc temu. Fachowa robota. Kurwa, słyszałeś to? Ładunek. No to do roboty. Grayson, 679, 275. Nie to! Skurwiel strzela do mnie z mojej własnej broni. Malorian 3516. Wszędzie bym poznał ten dźwięk. Tak, kurwa. Zajebisty jest. A teraz go znajdźmy i rozwalmy go, okej? Chodź tu do mnie! Niech to trwa! Nawet mi was! Czemu? Aha, bo to nie była ona. Ja myślałem, że to była ona. W sensie Rogue. What the fuck? Skąd ona się ta babka tu wzięła nagle tak z dupy totalnie? Musimy przeszukać pokład. Okej. Dlaczego to właściwie robisz? Chcę wyrównać rachunki. Pomści... Johnny'ego? To też. O, ciekawe. No to już wiem, kto zrobił ten skok na Kang Tao miesiąc temu. Fachowa robota. Jesteś pewna, że to właśnie ten ładunek? 679-275-PN1H. Sama wysłałam 3 ekipy, żeby to znalazły dla Chińczyków. Całe miasto tego szukało. Skurwiel jest dobry. Tak. Kurwa, słyszałeś to? A teraz go znajdźmy i rozwalmy go, okej? Nie to! Skurwiel strzela do mnie z mojej własnej broni! Nie będzie z nich co... Nie wyjdziecie stąd żywi! Ten jeszcze żyje? Chodź tu do mnie! Co jest kurna? Jak oni nas zauważyli? Weź broń. Żadnych numerów, albo oberwiesz jeszcze raz. Grayson. Rogue, no proszę. To już nie gramy do jednej bramki. Ale może nie powinienem się dziwić. W końcu twoja specjalność wbijać ludziom nóż w plecy. Gdzie jest Smasher? O. Na twoim miejscu zacząłbym już mówić. Ta rana wygląda paskudnie, a nie widzę tu nikogo, kto mógłby ci pomóc. Ale ja chętnie pogadam. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tylko Rogue przeżyła po zamachu w Tower? Tylko ona, z całego Atlantis. Ciekawe, do czego musiała się posunąć, żeby się tak wygodnie ustawić. Jak bardzo musiała się skurwić, żeby... O czym on mówi? Próbuje cię zdekoncentrować. Myśli, że jeszcze ma szansę się z tego wywinąć. Gdzie jest teraz Smasher? U Arasaków, ale to już chyba wiesz. A kiedy pojawi się tutaj? Nigdy. Stary, dobry Adam właśnie awansował na szefa ochrony. Już nie wróci do tej nory. Ja tu jestem tylko po to, żeby pozamykać jego sprawy. Kurwa. Święte słowa. Tak wysoko nie podskoczycie. Smasher jest dla was nietykalny. Ale na pocieszenie. Teraz on pewnie sam was znajdzie. Lubi załatwiać takie rzeczy osobiście. Jesteś dla nas bezużyteczny. Ja to załatwię, Vi. Słuchaj, czemu w ogóle interesuje cię Smasher? Tak naprawdę interesuje mnie Silverhand. I to, co się z nim stało. Johnny Silverhand? Co chcesz wiedzieć? Miałeś broń Silverhanda. A co, też jesteś fanem? Smasher ci ją dał. Aha, nagroda za specjalne zlecenie. Smasher powiedział ci, co zrobił z ciałem Silverhanda? Aż tak cię to kręci? Będziesz ekshumować to ścierwo? Albo może chcesz posłuchać, jak zdychał we własnych szczynach, kiedy go wypalali Solkirem. Co z nim zrobili? Zakopali go przy polach naftowych na Badlands. Wyjeżdżasz Northbound 101 i prosto na śmietnik. Jak dobrze pogrzebiesz, może wykopiesz z tego gówna srebrną rękę. Wystarczy. Załatwmy to szybko. No, żygać mi się chce, jak na niego patrzę. Poczekaj, mam coś. Silverhand, on cię interesuje, tak? Mogę ci to oddać. Nic od ciebie nie chcę. Dobrze. O jednego skurwiela mniej. Chodźmy stąd. No ja się mi teraz pozmieniało, nie? Kurwa, nie mogła tu być nóż po prostu, nie? Ten rewolwer to bym zmienił, tak szczerze mówiąc, bo ten jest taki ślepy. Wszystko było bez sensu. Nie mamy nic, żadnego punktu zaczepienia. Kurwa, Wi. Powiedz jej... Johnny mówi, że jeszcze go dopadniecie. Tak? To powiedz mu... Kurwa, nawet nie mogę z nim normalnie porozmawiać. Smasher. Kurwa, nic nie rozumiesz. Tu w ogóle nie chodzi o Smashera. On jest tylko wierzchołkiem jebanej góry lodowej. Nawet jeśli go dorwiemy, co to zmieni? Na razie, Wi. Zostaw ją teraz, Wi. Pozbiera się, ale w takich chwilach woli być sama. Oho. Rozumiem. Jedźmy na te pola naftowe. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. No dobra. Kolejny kontrakt. Gdzie mój motocykl? W ogóle fajnie można się tą bronią bawić. O, teraz się zrespił, dobro. Aj, kurwa. Naprawdę? Naprawdę? Własny motocykl mnie rozjechał? Dobra, lećmy na te pola naftowe. Kurde, ale to denerwuje tam, że się tak... Johnny wgrywa, że tak powiem. Wtedy to ma ten obraz cały tak mruga. Że też im się chciało wieść ciało na takie zadupie. Lepsze to niż złomowisko, na którym skończyłem. Czyli tak to wygląda. Nie ma tu nic. No i co, Johnny, zrobisz? A czego się spodziewałeś? Nagrobka i kwiatów? Nie. Nie wiem. Jakiegoś znaku. Po prostu... czegokolwiek. Naprawdę potrzebujesz jakichś symboli? Tak. Myślałem, że tu poczuję, że skończył się jakiś etap. Że mogę pochować starego Silverhanda i zacząć od nowa. A jak się czujesz teraz? Jakby mnie nigdy nie było. Albo jakbym dalej siedział w Mikoshi. Coś z tym... zrobimy... O... I co? Teraz lepiej? Trochę. A co byś napisał, gdybyś naprawdę miał mnie pochować? Tu leży Johnny Silverhand. Terrorysta i kawał chuja. Mocne. Gdybym zobaczył taki nagrobek, od razu zaciekawiłoby mnie, kto to taki. To nie miał być komplement. Wiem. Słuchaj. Zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy spieprzyłem. Zawiodłem albo wykorzystałem wszystkich, którzy mi zaufali. Byłem zaślepionym, egoistycznym skurwysynem. Ale jedno mi się udało. Na razie. Nie spieprzyć tego, co jest między nami. Bywało ciężko, ale daliśmy radę. Większość ludzi, których uważałem za przyjaciół, miało problem, żeby wytrzymać ze mną w jednym pomieszczeniu. Ty jesteś ze mną bliżej niż ktokolwiek inny. 24 godziny na dobę. I chyba jeszcze nie zacząłeś mnie tak na serio nienawidzić. Na początku byłeś strasznym dupkiem. Trochę sobie zasłużyłeś. Pamiętasz, jak się obudziłeś u Wiktora i jeszcze nie wiedziałeś o mnie? Mam halucynacje, boję się. A potem jak jęczałeś u Misty, że nie chcesz umierać? Pamiętam, jak ty jęczałeś o fajki w środku nocy i żałowałeś, że nie możesz mnie zabić. Nie myślałem wtedy, że tak daleko zajdziemy. Kiedy mówiłeś, że zawiodłeś przyjaciół, miałeś na myśli Rogue? Rogue, Alt, Carrego, Santiago. W przypadku Rogue jeszcze nie wszystko stracone. Nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło przez te 50 lat i na nowo pchać się w jej życie. Nie pierdol. Już to zrobiłeś. Racja. W zasadzie to obiecałem jej, że wezmę ją do kina. Bardzo dawno temu. Dobry pomysł. Zadzwonisz do niej i zapytasz, czy ma wolny wieczór? Tylko to znaczy, że znów musiałbyś mi oddać kontrolę. Zadzwonię do niej. Okej. Chodźmy stąd. Jednak nie ma tutaj nic ciekawego. Ale chyba warto było przyjechać, co? Zdecydowanie. Dzięki, Vi. Jeśli już musiałem trafić do czyjejś głowy, cieszę się, że to byłeś ty. No dobra. O! Graffiti tu gdzieś jest. I wklejone. Znaczy wklejone. Odnalezione. No dobra, zróbmy to. A muszę siąść z motocykla pewnie. Żeby to zrobić, tak. Dobra. Ciach, to dzwoń. Vi? Johnny chciałby cię zaprosić na randkę. Co ty na to? Johnny mnie zaprasza? Czy ty? Johnny. Zresztą sama mówiłaś, że bez trudu zobaczysz różnicę. Okej. A gdzie idziemy? A gdzie byś chciała? Silver Pixel Cloud w North Oak. Okej. Wpadnę po ciebie do Afterlife. Okej. Prostsze niż się mogło wydawać. Zapomniałam ci powiedzieć. Wpadnij po mnie dopiero wieczorem, teraz mam jeszcze coś do załatwienia. Dobra. No jest wieczór, nie? 22:50, więc raczej na luzaku, tylko bym potrzebował zmienić kamerę i podjechać tutaj. Bo po co będę szedł, jak mogę do Afterlife się praktycznie przeteleportować. Cyk. I teraz zakończymy sobie ten odcineczek. Dzięki serdeczne za oglądanie, pamiętaj o kciuku, subskrypcji, dzwoneczku oczywiście też. No i zapraszam Cię na kolejny odcinek jutro o godzinie 15:00. Miłego popołudnia, trzymaj się, wbijaj do linków w opisie. Cześć!